We wrześniu 1959 roku na festiwalu w Wenecji pokazano dwa filmy. Poza konkursem Popiół i Diament, poza konkursem, ponieważ władza nie chciała za bardzo tego filmu do konkursu dawać, nie była pewna tego, wymowy tego filmu. No niby Akowcy giną na tym śmietniku, ale ten Szczuka jakiś taki pasywny, ta Polska pokazana w 1945 roku, jakaś taka kurka czarna, a przecież takiej nie było, tak komuniści przekonywali, więc nie chcieli pokazać go w konkursie tego filmu. Pokazali poza konkursem. I ten film poza konkursem dostał nagrodę, z czym się władza mocno zdziwiła, dostał nagrodę Fipreszci, krytyków, międzynarodowych krytyków filmowych, bo było to w regulaminie. Zresztą wielu uważało, że właśnie to był najlepszy film na tym festiwalu, chociaż dostał tylko nagrodę Fipreszci. A w tym samym czasie, proszę Państwa, był pokazywany na festiwalu film Pociąg Jerzego Kawarowicza w głównym konkursie, czyli władza nie miała tej wątpliwości co do tego filmu. I dostał taką drugie, trochę powiedzmy szczerze, drugorzędną nagrodę, taką techniczną nagrodę, ze względu na taką bardzo wyrafinowaną technikę filmowej. I krytyka zachodnia, która oceniała Pociąg Kawalerowicza, nie ukrywała pewnego swojego rozczarowania. Ona zdążyła się już przyzwyczaić do filmów, które poruszały sprawy polskie. Kanał, Popiół i Diament. To były filmy, które poruszały te polskie rzeczy, wiecie Państwo, w takiej aurze trochę surrealizmu, w aurze jakiejś właśnie kreacji. A tu nagle pojawia się Pociąg. Film o tym, jak to pasażerowie jadą pociągiem na Hel, w sleepingu, w wagonie sypialnym. I akcja znowu trwa jeden dzień. Właściwie można powiedzieć, że z punktu widzenia jakiejś szerszej historii tam się w tym filmie nic nie dzieje. I to jest, proszę Państwa, też dobra miara jakby popularności polskiej kinematografii w tamtym czasie. Polską kinematografię widziano wtedy właśnie przez pryzmat tych polskich tematów, tych tematów romantycznych, a nie takiego tematu, który wdzięczył się trochę europejskością. Jerzy Kawalerowicz, autor tego filmu, Pociąg, to trochę starszy kolega Kolumbów, trochę starszy kolega Andrzeja Wajdy, rocznik 22. Człowiek, który debiutował jeszcze w okresie stalinowskim filmem Gromada. Później zrobił taki epos, dylogię komunistyczną, dylogię socjalistyczną, Pamiątka z celulozy i Pod gwiazdą frygijską na podstawie Igora Newerlego. I generalnie, proszę Państwa, jego stosunek do szkoły polskiej, do tego zjawiska, w którym te dwa filmy się lokowały, zwłaszcza Popiół i Diament, jego stosunek do szkoły polskiej był taki pełen dystansu. On nie miał wielkiego zainteresowania do tematyki jakowskiej, do tej mitologii jakowskiej. Jego to nie kręciło, jego to nie bawiło, co częściowo wynikało, proszę Państwa, z jego charakteru, światopoglądu i miejsca takiego zawodowego. Otóż on zawsze był materialistą, on zawsze był komunistą, człowiekiem partii do końca, dopóki PZPR istniało, tą legitymacją się posługiwał. Jednocześnie był takim, wielu wspomina go jako taką pozytywną postać, takiego mediatora pomiędzy komunistami, władzą, a filmowcami, dlatego wielokrotnie wybierano go na szefa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Przez cały czas właściwie był szefem studia kadr właśnie, ze względu na to, że potrafił tak mediować. Był racjonalistą, sceptykiem, takim człowiekiem trochę środka. Jak powiedziałem, ta tematyka szkoły polskiej go interesowała mniej, ale często właśnie te jego filmy lokuje się na obrzeżach szkoły polskiej. Na przykład jego film z 1957 roku, Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny, jest uważany za reprezentatywny dla tak zwanego nurtu psychologiczno-egzystencjalnego. Czyli nie tego, wiecie Państwo, kordianowskiego, romantycznego nurtu spod znaku eroiki, Popiołu i Diamentu czy Kanału, gdzie akowcy walczą o naszą sprawę, czasem bez sensu. Natomiast był lokowany w tym nurcie, w którym jakby wojna odbija się w ludzkiej świadomości w życiu codziennym. Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny dobrze to oddaje, proszę Państwa, ponieważ jest to opowieść o gościu, który wrócił z obozu koncentracyjnego, ocalał jako jedyny z 10 tysięcy, tylko dzięki temu, że jest świetnym fordancerem, że był świetnym fordancerem i na takiej przygotowanej przez Niemców zabawie, można powiedzieć, decymacji, był tym, który zawsze wygrywał i ocalił w ten sposób swoje życie, wraca do swojej żony, zwariował w ogóle generalnie w tym obozie, zwraca do swojej żony, ona już go nie kocha, ma trzeciego i ostatecznie popełnia samobójstwo. I tytuł Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny świetnie oddawał tą sytuację. Tak naprawdę wojna nie kończy się wtedy, kiedy milkną działa, ale wojna kończy się wtedy, kiedy ktoś popełnia samobójstwo z powodu tego, że w rzeczywistości codziennej, pokojowej nie może się odnaleźć, dlatego, że wojna była, dlatego, że wojna go skaziła. W wypadku Pociągu i matki Joanny od Aniołów, dwóch następnych filmów, trochę trudno nawet znaleźć jakąś wyraźną płaszczyznę wspólną ze szkołą polską, tematyczną ze szkołą polską, bo Pociąg to na przykład film współczesny i nie mający nic wspólnego z kinem wojennym. Scenariusz Pociągu, proszę Państwa, napisał Jerzy Lutowski. Trzeba to podkreślić, bo to był najlepszy pisarz wśród lekarzy.
nie był największym pisarzem, ale był najlepszym pisarzem wśród lekarzy. Lekarze także się czasem trudnią pisaniem. Między innymi w jego sławny dramat Ostry dyżur z roku 55 święcił wtedy triumf, nie schodził z afisza. To był dramat o lekarzu, dawnym akowcu właśnie, który leczył wszystkich, za co w czasie stalinizmu był ostracyzmowany, musiał właśnie odejść z zawodu. No, taki dość skomplikowany dramat, lekko rozrachunkowy. I proszę Państwa, scenariusz tego filmu to tak naprawdę połączenie dwóch opowieści, melodramatu i thrillera. Ten film, który Państwo obejrzycie, to połączenie dwóch opowieści, melodramatu i thrillera. Oto w Sleepingu jadą Polacy na hel. Przede wszystkim dwójka jakichś zagubionych młodych ludzi. On w ciemnych okularach, ona Marta ze śladami podcinanych żył na ręku. Coś się między nimi dzieje, trochę iskrzy podczas tej jazdy, ale na koniec filmu rozstają się, do niczego nie doszło. Ale generalnie, proszę Państwa, ten film to jest rzeczywiście melodramat, ponieważ wszyscy w tym filmie cierpią jakby na niedobór miłości. Ten film, właśnie wszyscy w tym filmie mówią trochę o miłości, albo jej nie mają, szarpią się z powodu tej miłości, płaczą z jej powodu, więc po pierwsze to jest właśnie melodramat, to jedna rzecz. Ten melodramat jest zresztą podkreślony jeszcze przez taką multiplikację par bohaterów. Nie tylko ten Marta i Jerzy się kochają w tym Sleepingu, ale także, proszę Państwa, kochają się, czy w każdym razie potworzone są takie pary Staszek i Marta. Staszka gra tutaj Zbigniew Cybulski. Dalej konduktor i konduktorka delikatnie do siebie też tutaj ślinią się i oczko puszczają. Żołnierz, marynarz i dziewczyna, mąż zabijający żonę, jest taki, pojawia się Montek, to on będzie z kolei sugerował wątek thrillera. Prawdą jest, że Jerzy Kawalerowicz miał wtedy taką skłonność do amoryzacji rzeczywistości filmowej. On widział wtedy wszystko w takim kontekście trochę melodramatu. On to tłumaczył jako pragnienia uczuć, jako braku tego uczuć, że to jest taka diagnoza braku uczuć w społeczeństwie po 56-7 roku. A tak naprawdę, jak patrzy się dzisiaj na te filmy, to one mają wiele właśnie z takiego konwencjonalnego melodramatu. Więc to jakby pierwsza warstwa tego filmu, taka kontaminacja dwóch gatunków. Druga warstwa to thriller, proszę Państwa, wagonowy thriller, trochę spod znaku Hitchcocka, typu tam Nieznajomi z pociągu, trochę spod znaku Morderstwo w Orient Expressie. Otóż, proszę Państwa, mąż zabił żonę i ukrył się w tym pociągu i Kawalerowicz robi wszystko, żeby budować tajemniczy status postaci, które pojawiają się w tym filmie, z których właściwie przynajmniej dwie lub trzy osoby mogą być właśnie tym mordercą. I dozuje tą informację, wiecie Państwo, istotą thrillera jest właśnie dozowanie, ten ograniczony horyzont poinformowania, dozowanie informacji, budowanie napięcia, że my nie wiemy, kto będzie właśnie tym mordercą. Gdybym mógł prosić screeny, Bach, Lucyna Winnicka, o, fajnie, Zbigniew Cybulski, proszę bardzo, jeszcze dalej, Teresa Szmigielówna, o, proszę bardzo, Ignacy Machowski, proszę bardzo. Ronald Głowacki, nie powiem kto, kogo tu gra, żeby mnie zepsuć. Jeszcze raz. Holender, no nie ma. Nie ma. Otóż, Państwa, tam się pojawia takie ładne ujęcie, taki ładny kadr, kiedy to Leon Niemczyk przychodzi właśnie w ciemnych okularach, czarnych okularach i wygląda rzeczywiście jak gangster. Nie? Czy jest tym gangsterem, czy nie, to Państwo sami się przekonacie. Czy jest tym mordercą, czy nie jest, to także. Ale to jest, Państwa, cała sztuka Kawalerowicza. Kawalerowicz naprawdę świetnie robił filmy z punktu widzenia takiej dramaturgii gatunkowej. On naprawdę robił dobrze filmy gatunkowe, czy wtedy, kiedy się tego podejmował. I ten film jest właśnie taki. Z jednej strony melodramat, bardzo wiarygodny, rozegrany w takich półtonach, a z drugiej strony thriller, który naprawdę, jeśli człowiek ma trochę dobrej woli, to wciąga w tą swoją fabułę. I na tych dwóch, proszę Państwa, można powiedzieć, takich schematach ten film jest oparty. Ale żeby usprawiedliwić i zakończyć już tą moją tyradę, wszystkiego nie powiem, proszę Państwa, to ten film nie ogranicza się tylko do konwencji gatunkowej. To nie jest abstrakcyjny melodramat, którego akcja dzieje się gdziekolwiek i to nie jest abstrakcyjny thriller, który dotyczy jakiegokolwiek tam zbrodniarza. Proszę Państwa, akcja jednak dzieje się w Polsce roku 58 i na bazie tej konwencji gatunkowej, proszę Państwa, Jerzy Kawalerowicz narzucił jak gdyby pewne diagnozy społeczne.
pociąg, proszę Państwa, w tym filmie jest taką świetną synekdochą, czy wiecie Państwo, pars pro toto, takim jakby wehikułem całej Polski. Tak naprawdę tym pociągiem jedzie cała Polska, Anno Domini 1958. Ponieważ wiecie Państwo, sam pociąg jest takim, można powiedzieć, świetnym, wdzięcznym pojazdem, czy wdzięczną przestrzenią do tego, żeby pokazać przekrój całego społeczeństwa, bo w pociągu jedą wszyscy, tak? Bez względu na klasę, zawody, płcie. I to jest tak samo, proszę Państwa. Tu w tym pociągu są wszyscy. Dalej, proszę Państwa, tu w tym pociągu mam do czynienia z taką stratyfikacją społeczną. W sleepingu jeżdżą, wiadomo, ludzie socjety ówczesnej, kultury, prawda, aktorzy, lekarze, ksiądz, kanonik i ksiądz z nimi jeżdżący, ale już pielgrzymowicze jadą w trzeciej klasie, prawda? Więc jedzie z jednej strony w sleepingu socjeta, a w następnych wagonach jadą ci coraz już bardziej ubożsi, siedzą gdzieś tam na korytarzu. Więc w tym sensie, proszę Państwa, nawet ta stratyfikacja, czy nawet ten hierarchia tych przedziałów, czy tych wagonów jest także dobrze dopasowana do tego filmu. A więc, proszę Państwa, w tym pociągu jedzie Polska roku 58. Jaka to jest Polska? Przede wszystkim rzeczywiście, jeśli Państwo odejdziemy tylko od konwencji gatunkowej melodramatu i thrillera, to powiemy, że jest to Polska złakniona uczuć. Polska złakniona uczuć, których nie mogła wyrażać i odczuwać w tej totalnej nocy stalinizmu. Jak Państwo wiecie, prywatność w okresie stalinizmu była, nie była pierwszoplanową sprawą, którą się władza interesowała. Takie wszystkie strategie prywatne, strategie okazywania uczuć, strategie miłosne były przez władzę postponowane. Władza przede wszystkim stawiała na produkcję, pracę, to jest jakby jasne, a sama atomizowała społeczeństwo. I tym pociągiem jadą ludzie spragnieni uczucia, spragnieni bliskości, której nie mają. I w tym sensie, proszę Państwa, jest to jakaś diagnoza stanu umysłów Polaków roku 57 i 8. W tym sensie można powiedzieć trochę więcej o tym filmie, niż tylko to, że jest realizacją jakiejś gatunkowej konwencji. To w tym wymiarze melodramatu. Z drugiej strony, proszę Państwa, ważne jest, jak się kończy ten wątek thrillera. Otóż, proszę Państwa, w końcu morderca zostaje złapany. W punkcie kulminacyjnym gonią za tym mordercą, ale, proszę Państwa, co ciekawe, nie gonią policjanci, ale gonią wszyscy ludzie z wagonu, goni cały wagon. I ni stąd, ni zowąd, proszę Państwa, nie wiadomo dlaczego, ci ludzie zaczynają agresywnie odnosić się do tego zabójcy, który zabił z miłości, czyli można powiedzieć człowieka, na którym się powinno ulitować. Człowieka, którego nie znają, zaczynają go obrzucać kamieniami, dopadają do niego na jakimś starym cmentarzysku i zaczynają go okładać, właściwie robić regularny lincz. Linczują tego gościa. Ni stąd, ni zowąd, proszę Państwa, nagle kolejna jakby diagnoza się pojawia. Otóż ta Polska jest z jednej strony złakniona uczuć i być może to właśnie ten brak uczuć spowodował, że jest to Polska agresywna, że jest to tłum, który jest gotowy Bogu Ducha winnego człowieka, dla nich Bogu Ducha winnego, bo oni go nie znają, agresywnie zabić człowieka, jak cienka jest warstwa, w której człowiek zmienia się w takie agresywne zwierzę. To była diagnoza, proszę Państwa, społeczna roku 58 Jerzego Kawalerowicza. To się świetnie ogląda i można to potraktować jako kino gatunkowe. Ale jednocześnie, jeśli spojrzymy, proszę Państwa, na to okiem historyka, okiem kogoś, kto patrzy na społeczne nastroje tamtej epoki, to myślę, że, proszę Państwa, film Kawalerowicza wiele mówi o społeczeństwie, a raczej o kondycji duchowej Polaków roku 58. To było społeczeństwo zagubione, trochę osamotnione, łaknące uczucia jak kania dżdżu, a z drugiej strony po tej nocy stalinizmu, w której nauczono Polaków wszelkiej podłości, gotowe do naprawdę wielkiej agresji. I w tym sensie, proszę Państwa, ten film jest naprawdę także świetną diagnozą Polski roku 58. I w tym sensie jest też podobny, choć tak przecież różne do Popiołu i Diamentu, w tym sensie jest podobny trochę do Popiołu i Diamentu, bo Popiół i Diament prawda, przecież także w postaci przede wszystkim Zbyszka Cybulskiego wyrażał ten smutek, czy to brak zaufania, tę utratę mitu tej młodzieży roku 58. Gorycz jest w jednym i w drugim filmie. Pierwszy, poważny dramat. Drugi, fajnie się to ogląda. Kino gatunkowe, ale pod nim proszę doszukiwać się także ważniejszych, mocniejszych treści. Dziękuję Państwu serdecznie.